Sześć chórów z gminy Wieruszów zaprezentowało swój dorobek artystyczny podczas dorocznego koncertu kolęd, jaki odbył się w kościele świętego Stanisława, biskupa męczennika. Przed licznie zgromadzoną publiką zaśpiewali uczniowie gimnazjum imienia Jana Pawła II oraz szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka. Nie zabrakło Uniwersytetu III wieku, grupy Płomień Nadziei oraz dwóch chórów działających przy klasztorze ojców Paulinów w Wieruszowie. Koncert kolęd na stałe wpisał się w kalendarz wieruszowskich imprez. Chórzyści za każdym razem, mimo identycznej tematyki, zaskakują nowymi aranżacjami oraz interpretacjami utworów. Ta tradycja właśnie śpiewania kolęd nigdy nie zaginie, bo wszystkie pokolenia mają możliwość właśnie uczestniczenia i wykazania się przy grupach wiekowych. Włodarz miasta w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Olbromskiego na ręce wszystkich dyrygentów złożył pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe ufundowane przez samorząd. Na koniec wszyscy zaśpiewali kolędę Bóg się rodzi i spotkali się na poczęstunku w szkole podstawowej nr 1. Koncert kolęd poprowadził naczelnik Wydziału Oświaty z Urzędu Miejskiego Waldemar Urbaniak.